Półklasyka. Bardzo interesujący, bardzo techniczny plan gry w warcabach stupolowych. Choć w Polsce nie tak popularny. Kiedy właściwie już kilkanaście lat temu próbowałem się go maksymalnie dobrze nauczyć, śledziłem partie Holendrów i z nimi te partie analizowałem. Dzisiaj, dzięki analizie, którą pokażę Wam w odcinku, macie tę wiedzę na wyciągnięcie ręki. Siemanko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w nowym materiale na kanale Warcaby. Jak co niedzielę o godzinie 12, jak co czwartek o godzinie 19. Przedstawiona w odcinku analiza była częścią szkoleń warcabowych, które prowadzę dla szachowego arcymistrza Zbigniewa Paklezy na kanale Checkers Online TV na Twitchu. Link do niego znajdziecie w opisie. Tam streamuję regularnie w poniedziałki o godzinie 20. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się o warcabach więcej, śledzić bieżące wydarzenia albo znaleźć kursy gry w warcaby od podstaw, to wbijajcie na stronę warcaby.tv. Jest to absolutne kompendium wiedzy w każdym jej obszarze. A teraz do nauki. Trening na liczenie. I przechodzimy do tematu głównego naszego dzisiejszego spotkania, który się nazywa półklasyką. O klasyce już słyszałeś? Tak. O klasyce już trochę wiesz. Wiesz, że to jest obustronne związanie w centrum, gdzie białe mają tutaj dwa piony, czarne mają 19-23, tak? Nawzajem się ograniczają w tej samej przestrzeni warcabnicy, natomiast samego wykładu z klasyki jeszcze nie robiliśmy. Natomiast mówiąc o tej pozycji Waldubi, jak pamiętasz, jak analizowaliśmy, bardzo ważnym jest mieć przestrzeń do gry, czyli mieć te ujemne tempa, tak? Półklasyka polega na tym, że wygląda bardzo podobnie do klasyki, natomiast nigdy tego ruchu 33-28 wchodzącego do klasyki się nie robi. Czyli wykorzystuje fakt, grając tutaj białymi pionami, że przeciwnik wyszedł na piątą linię na pole 23 i ja poniekąd chcę tego piona okrążać. I żeby go okrążyć, ustawiam taką formację. Widać, że to okrąża, jest ustawione dookoła tego piona 23, prawda? Tak. Jak byś nazwał taką formację, jakbyś ją miał do jakiegoś przedmiotu porównać? Miska. Z tej strony? Nie głupie. Co jeszcze? Co jeszcze? Wracając do naszego pytania, co ma na końcu lasa cowboy? To możecie naprowadzić. Poczekaj chwilę, muszę odebrać, bo to ważny telefon, dobra? Okej. Okay. Tak, słucham. Tak. Wyciszyłby się chociaż, no. Chyba już. Fan klapeczek, ktoś też musi zająć ostatnie miejsce. To prawda. Co tam? Dzisiaj mam pod... A nie wyciszył się chłopak. Tak mi się wydawało. Dzisiaj mam podgląd na stream Twitchowy. No to dobra, to może i nie ma, no bo kojarzę, że ją kiedyś brałem, żeby... A może to na Skodzie tylko? Ale kurczę, byłem przekonany, że na miniaczu też to było. Ale może się pomyliłem, może to było na Skodzie. Szachiści, czy wy piszecie... Dobra, może to było na Skodzie, sorry. Czy wy piszecie szaszki z premedytacją? Wiecie, że szaszki to po rosyjsku warcaby. Szaszki okay, będą później, no właśnie, ale, szaszki są teraz. Ale to już widzę, że tak głęboko wam weszło w krew, chyba że to jest jakiś celowy zabieg i nie wiem, jakoś ironizujecie w ten sposób. Pytam się czatu, powiedz mi, czy szachiści z premedytacją mówią szaszki na szachy? Tak. Dlaczego? W sensie nie wiedzą, że szaszki to są warcaby po rosyjsku. Ja też mówię szaszki, nawet już wiedząc. Okay. Szachy to szachmaty. No dobra, wracając do nazwy tej figury, to jeszcze, dobra, i naprowadzając się przez tego kowboja i to, na czym on jeździ właściwie, czyli przedmiot związany z koniem. To siodło? No, coś niżej. Ostrogi. Jeszcze niżej. Podkowa. O, pięknie. I co ciekawe, cały świat... To jest podkowa. I cały świat mówi o tym podkowa na taką właśnie figurę, nie? Półklasyczną. Co ciekawe, nawet jak powiesz Holendrowi czy komuś znającemu pojęcia anglojęzyczne w warcabach podkowa, no to on zawsze wie, jaki plan gry był grany, nie? Więc tak się przyjęło, jest to podkowa na całym świecie. Ale zdajecie sobie sprawę, że to nie wygląda jak podkowa, tak? Jak to nie? Taka
klapnięta trochę, jakbyś inaczej. Podkowę pod dobrą perspektywą złapał w ręce i próbował na nią patrzeć. Wniosek jest taki, że rzeczywiście szachiści na innych koniach jeżdżą niż warcabiści. No. Ewidentnie. Tutaj się mogę zgodzić, kurczę. Ale spoko, no to już bez znaczenia, jak to się nazywa. Okej. Co daje taka figura, żebyśmy też zrozumieli poszczególne jej pola? Po pierwsze, 27 pozwala ci kontrolować twoje lewe skrzydło. Czyli też nie pozwala przeciwnikowi przejąć kontroli na tym skrzydle i zabezpiecza pozycję na bliską do klasyki, tak? No 32 to jest standard, on tutaj musi stać, żeby 27 mogła. Dodatkowo 33 to jest element bardzo ważnej w półklasyce kolumny. Ja w różnych tam wykładach, szkoleniach nawet mówię, że to jest jedna z moich ulubionych, a na pewno jedna z najważniejszych kolumn w warcabach, tak? 42, 38, 33. Dlatego, że jest to kolumna pozwalająca grać przeciwko jednym z najczęściej występujących pionów centralnych, czyli 23, 24. Tu się pojawiają te różne groźby z filipkami i tak dalej, te uderzenia, o których też usłyszałeś. Pole 34 z kolei pozwala te kolumny wykorzystywać. 23 i 24. A 30 pozwala ci już mieć bezpośredni wpływ na kontrolę nad polem 24, którą ty chcesz w partii półklasyki przejąć. I to jest pozycja z pierwszej rundy turnieju, gdzie grałem z Martinem Banaszkiem z Marek. No i udało mi się bardzo fajnie taką pozycję klucz, taką prawie że idealną, złotą pozycję półklasyki zrealizować. No i po osiągnięciu tej pozycji za chwilę już przechodzę do planu gry. Do realizacji tego planu gry, realizacji przewagi i wygrywania partii. Tak jak mówiłem, w żadnym momencie nie jest moim celem wejście do klasyki, dlatego ja na dobrą sprawę nawet nie liczę temp. Moim celem raczej było wybijanie długiego skrzydła przeciwnika, osłabianie jego struktur z tej strony planszy, żebym to ja miał tą pewną kontrolę nad 24. I ten pion, który u niego w dosyć wczesnej fazie partii stanął na 23, był cały czas dla mnie drogowskazem, co grać, że ja chcę go okrążać lub podchwycać. Więc półklasyka może też się nazywać planem podchwycenia centrum albo okrążenia centrum przeciwnika. Dlatego też tak często ci mówiłem, nie wychodź zbyt nonszalancko na piątą linię i nie zajmuj w ogóle centralnych pól tak nonszalancko, jeżeli nie jesteś w stanie dołożyć kolejnych centralnych pól, bo takie pojedyncze centralne pole bardzo łatwo przeciwnikowi wykorzystać. Na przykład go okrążając, podchwycając, wiążąc i tak dalej. I skoro nie jest moim planem wejście na 28, ale bardziej chcę kontrolować pole 24, to znaczy, że mój wywód logiczny ma, widzę, prawo bytu, skoro Zbyszek zaznaczył ruch, który się właśnie w tej pozycji gra, czyli zejście 33-29. Otóż to. No i teraz przeciwnik ma bardzo trudno odzyskać kontrolę nad tym polem 24. Jeżeli wyjdzie 15-20, no to już w żaden sposób tej 24 nie zajmie. Mógłby próbować jakoś przez 9-14 i 14-20 i potem się tutaj wymienić, tak? Ale ja mogę na dwa różne sposoby się tym nie przejmować. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie są sposoby, już abstrahując od tego, że on teraz nie może wyjść 9-14, tak, bo jest 1 za 3, ale gdybyśmy założyli, tak tłumacząc sobie hipotetycznie tę pozycję, wyjść na 24 z wymianą, to jakie plany moje mogłyby mu na to nie pozwolić? 1 za 3, tam było. 2 za 3? Teraz by było 1 za 3, ale gdybyśmy zakładamy, że tego nie ma, bo to szczegółowo lepiej sobie wytłumaczymy w kolejnej partii. Będziemy analizować całą partię też z mojego tego turnieju, gdzie książkowo właśnie tę półklasykę zagrałem. A tutaj tak, jak go przed tym powstrzymać, gdybyśmy nie mieli tego 1 za 3? On może podciągnąć kolejnego piona. Gdzie? No na 33. Mhm. Tylko? Czy jeszcze gdzieś? Dotarła do mnie smutna wiadomość o ciężkiej chorobie taty mojego przyjaciela. Krzysztof jest rówieśnikiem moich rodziców, dlatego też potrafię sobie doskonale wyobrazić, jak druzgocąca dla niego i dla rodziny była diagnoza autoimmunologicznego zapalenia mózgu. Dzisiaj bardzo Was proszę o wsparcie zrzutki dla Krzysztofa. Naprawdę liczy się każda złotówka, a ja za każdą wpłatę i udostępnienie zbiórki Wam z całego serca dziękuję. Link do zbiórki znajdziecie w opisie pod filmem. Boże, teraz już do klasyki niby?
Do klasyki nie chcę. I nigdy nie będę chciał. To tu i potem kolejnego podciągać. Okej. Okay. Czyli tak. Gdyby szło coś takiego, to możemy kolejny raz ustawić z tyłu te kolumny, tak? 42, 33. No. Jeżeli on by wymieniał, to raz, że sobie by wybił kolejnego piona z tego długiego skrzydła, to kontrujemy pięknie. Mamy jeszcze tego jakby. Tak, i mamy podchwycenie. I teraz dopiero kolejnymi możemy próbować go wiązać na 28, taki jest plan najczęściej, łapać w tak zwane kleszcze, tak? I wiązać, zaciskać te kleszcze wokół tego piona 23. To jest jeden sposób. Drugi, bardzo klasyczny, to jest pozostawiać jakieś takie kombinacje na wyjście tutaj, coś ala w tym stylu. Nie mówię, że koniecznie teraz. Ten pion mógłby być bardzo niebezpieczny, ale nie wiem, czy to by było wygrywające w tej pozycji. Natomiast jest jeszcze opcja po prostu zostawienia kombinacji prosto 1 za 2 na takie wyjście. To chciałbym, żebyś po prostu znał ideę i narzędzia, jakimi można się posługiwać. I nie jest łatwo czarnym w takiej pozycji 12 na 12, która na pierwszy rzut oka wygląda bardzo bezpiecznie, znaleźć sensowną kontynuację. Dla przykładu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej. Okay. Dla przykładu jest tutaj też dużo różnych kombinacji z oddaniem 27-22, bicie przeciwnika, ja biję, on bije i wyrywa mu tę trzynastkę. A nie mogę czarnymi zagrać, sorry. No. Tak. Nie mogę tu pójść? Czy tu możesz? Tu. Na dobrą sprawę możesz, bo wszystko prowadzi do wymian, które nie przynoszą mi żadnych sukcesów. Natomiast jeżeli... No tak, tutaj się powybija mocno. Ja nawet teraz mógłbym wychodzić tutaj, bo zobacz, że też wymiana, którą zrobiłeś, jest wymianą pasywną i cię odrzuca do tyłu. Masz te pionki 6-11, teraz tak, 15 nie wyjdzie, ja tu mogę albo wiązać, albo wchodzić na klina, mam łatwą, wiesz, eskalację do centrum. Możesz oczywiście wymienić, natomiast wychodzisz z taką pozycją, że ja tutaj wygram 9 na 10 partii, nie? Tak? Nie mogę, aha, tak? Mogę. Dobra, 11 na tak, 10. Tak, nie mogę, no widzę. Nie, jest łatwo. No nisko jestem rzeczywiście. Jak chcesz, to możemy sobie testować. Nie, to... Jak mówisz, że to jest tak źle, to co... No jest źle. Nawet w drugą stronę, gdybym bił, potem 18-22 tutaj, no to jest to samo, bo ciężko by nie, było jakoś... Nie, to jest lepiej dla czarnych. No ciut lepiej, bo są te kolumny w centrum, tak. Tamto wybicie jednak jest lepsze. Więc można, ale to też kolejna sprawa. Mało osób się na coś takiego decyduje, bo raczej te wybicia prowadzą do pasywnej pozycji, a te osoby, które wpadły w te sidła półklasyki dosyć mocno, to one też często są przeświadczone błędnie o sile swojej pozycji, że jest ok, że taki ruch to wcale nie wygląda dobrze i tak dalej. Nie? To, no, często się gra, wiadomo, z osobami, które półklasyki nie znają, bo co ważne, to jest w ogóle bardzo mało popularny plan, szczególnie w Polsce. Ja się uczyłem mocno grać półklasyki około 10 lat temu, kiedy analizowałem masowo partię Holendrów, bo u nich to jest bardzo popularny plan. I co ciekawe, partię najczęściej prowadzącą do półklasyki rozpoczyna się debiutem polskim tak zwanym, którego w Polsce prawie się nie gra. Nie wiem, chyba jestem osobą jedną z tych, które częściej go grają, co będę pokazywał na przykładzie partii za chwilę. Holendrzy bardzo dobrze to grają, bardzo dobrze to znają, mało w Polsce też jest literatury na temat tego planu, jak go dobrze realizować, więc trochę go sobie tak ulubiłem, bo jest bardzo niszowy i dosyć trudny, ale z drugiej strony bardzo logiczny, jeżeli rozumiesz grę pozycyjną, bo masz od samego początku do samego końca, po prostu wiesz, logicznie ruch za ruchem, bo wiesz, jaki jest twój plan gry, dlatego mi się bardzo ten akurat plan podoba. Ten mój przeciwnik, no, nie ma łatwej decyzji mimo wszystko, bo tak, tutaj nie może, jest 1 za 2 proste, wyrywam 18, bije 2 na 7. Nie może 9-14, bo jest to 1 za 3. Kombinował, wymyślił taki ruch 7-11, żeby ewentualnie mieć opcję przyjść na 17 i może trochę więcej przestrzeni na tym swoim krótkim skrzydle zdobyć. Natomiast tym ruchem wpadł mi w piękny forcing. Pamiętasz, wiesz, czym jest forcing, czyli takie wymuszone wygrywanie z jakimiś groźbami i partia się dosyć szybko, niedługo potem zakończyła. Więc chciałbym, żebyś spróbował znaleźć takie posunięcie, które bardzo mocno ogranicza mojego przeciwnika
i zostawia jakieś groźby. Hugo, szaszki to nie warcaby rosyjskie, bo na przykład międzynarodne szaszki to są warcaby stupolowe. Mam kontrolę po prawej stronie, tak? Ciężko będzie przeciwnikowi ją odzyskać. Więc chciałbym szukać przy takich forsownych ruchach wpływu na to, co się dzieje po lewej stronie planszy. To może być dosyć mocna podpowiedź, ale... Nie jest to 37, 31 jakiegoś czasu. No z tym ruchem jest tylko taki problem, że jak on zaatakuje, to co zagrać? Jak się zasłonisz, to on ma kombę. I nie ma co dalej grać, jest przegrana białych. Chyba, że masz coś innego, żeby się nie zasłonić, nie? Co mówisz? Co mam co innego, żeby się nie zasłonić? Nie rozumiem. Jeżeli zagrasz 37-31, to jeżeli masz coś innego po jego ataku na 26 niż to zasłonięcie, to może być to ruch dobry. I tutaj by trzeba było pójść w komby, nie? Czat na Checkers Online TV, jak nam idzie ze zbieraniem punktów kanału na ten cel, extra stream, bo nie mam podglądu. Dajcie proszę znać. Ile tam nam jeszcze czasu zostało? Chyba niedużo, nie? Z pół miesiąca. Aha. A, nie. aha. Znaczy widzę, jak damkę dorobić, ale... Żeby zdobyć damkę? Dorobić. Ale a może nie widzę? Może mi się... Przez dorobić to ty rozumiesz, poczekaj, bo jak wy mówicie, że dorobisz sobie coś, to znaczy, że twój pion ma promocję, tak? I ty sobie dorabiasz jakąś figurę. A co, warto tak się mówić, zdobyć, że... Zrobić że damkę. Ja mam damkę, tak? Tak. Ale dziwne. Czemu wszystko musicie mieć na opak? Tak, to wyszło. A jeszcze lepiej to jest w checkersach amerykańskich, bo tam czarne pionki zaczynają grę. Do 1963 roku w amerykańskich checkersach zaczynały białe, ale po wystąpieniu doktora Kinga zaczęły czarne zaczynać partię. Aż dziwne, że zamiast damek nie ma króli w takim razie. No. Taka kobieca gra. Mówiłem ci o pierwszej książce warcabowej w Polsce? Możliwe. Bodaj przez jakiegoś księdza, pisana chyba w 1912 roku. Tak. Mówiłeś. Że jeden z rozdziałów to posuwanie damy. No i zawsze było taka królowa, dama, dostojna. Powrót damy się nazywała książka tam z lat 70. państwa Frejów. No dobra, podpowiem ci, że ten ruch, który proponowałeś, jest dobry. Poczekaj. Okay. Bo tam chciałem wyciągnąć, że znaczy tego to zbiję. No. Myślałem o jakichś takich opcjach, żeby tego wyciągnąć i potem tę dziurę wykorzystać. Jak? Dobrze kombinujesz. Myślę. Chwila.
Ja pierdzielę. Dzień dobry. Aha, no dobrze, no przecież odchodzę tu, po prostu daję mu tu zbić i no wtedy... No dobra, to ja gram tutaj, jaki ruch robisz? Aha, bo jeszcze ruch mam zrobić. Nie tak prosto, jak się okazuje. Za bardzo tempa nie ma. Załamanie nerwowe już przeszło na trenera. Jakiego? Na kogo? Na mnie? No co, no to mogę oddać tutaj, od razu, żeby bił. Musisz. No. No i gdyby tego nie zrobił, to pozycja staje się bardzo, bardzo trudna, jak się okazuje. No bo tak, po 11-17 to ja mogę mu wiązać to skrzydło. Tragedia z jakimś tutaj rozwojem. Po 15-20 nie jest lepiej. Kombinacji bezpośrednio nie ma żadnej, natomiast ja zaraz mogę sobie i 39 tutaj dostawić, albo dostawić 37 i grozi tutaj wyjściem. No mniej więcej 0,5-0,7 przewagi już komputer pokazywał w tej pozycji, więc można śmiało powiedzieć, że to jest wygrana. Ale mój przeciwnik, licząc ten wariant wcześniejszy, dosyć szybko zagrał tutaj. No i zrobiłem tę kombinację, więc jakbyś mógł to ją przeprowadzić, bo to jeszcze nie jest też taka, wiesz, oczywista wygrana. Pierwsza idea wykorzystywana to wpuściłem piona między swoje piony, tego 39. Potem podwójne wybicie robiące dziurę. No i oczywiście na damkę trzeba bić na pole 2. No bo na czwórce była łopanka 1 za 1. Plus tego jest taki, mimo tego, że to jest 6 na 8, ciągle mój przeciwnik ma dwa piony więcej i tę damkę może próbować jakoś łapać. Natomiast zobaczcie, że te wszystkie 5 pionów jest zgromadzonych na dwóch liniach, tak? Na jednej linii dwójnika, jednej linii czwórnika. Ciężko będzie tak zmasowane piony wykorzystać do ustawienia jakichś sensownych pętli. No i tutaj poszła dosyć szybka kontynuacja. Mój przeciwnik odszedł na 28, ja przychodzę na drugą stronę, żeby próbować go tutaj trochę pogonić jakimiś atakami, jeżeli to będzie możliwe. Jednocześnie grożę tutaj 25-20 i on, żeby tego uniknąć, wymienia 15-20, no i tutaj już mam piękne, forsowne wygrywanie. Wykorzystując... Przepraszam, czemu tamtym groziłeś? Bo co? No teraz akurat nie w tej pozycji, ale gdyby zagrał coś takiego... Traciłeś, aha, no w tej to tak. Tak, no bo on musi jakiś ruch zrobić, to też nie jest łatwo. A, ruch musi zrobić, no tak. Nagle tu zagra i wiesz, już działa to wszystko, tak? Jeden za dwa. Gdyby nie musiał zrobić ruchu, no to pół biedy. Mógł albo zagrać tu, albo tu wyłącznie. A jedno i drugie dawało mi już opcję otwarcia tej linii, tak? Bo wiąże się z ruszeniem pionka 9. No i wymienił 15 na 20. I kiedy masz damkę przeciwko pionom, to są dwie podstawowe idee, żeby wygrywać takie partie. Albo chowasz damkę za swoimi pionami, bo wtedy łatwo zrobić kombinację. Przeciwnik musi się ruszać, tak? On wychodzi tym wszystkim do przodu, a jak ma piony w centrum, to łatwo zrobić kombinację, oddać jednego, wziąć 3, oddać 4, wziąć 7, wiesz... Po prostu zrobić objazd, nie? Ta damka za pionami robi dobrą robotę. Druga opcja to jest atakować piony przeciwnika od tyłu. Dasz radę tutaj znaleźć taką kontynuację, żebym mu zabrał co najmniej jednego piona, a może nawet dwa? Tu, jak tu, to... No, dobrze, dobrze. No jest lepszy ruch potem. Bo tutaj zabierzesz jednego piona, bo on zagra 37-41. To mogę damką tu zagrać na 19. Tak. No i w praktyce poszło to. Grożę bardzo fajnie temu pionowi, tu, atak. No i gdyby on odszedł, to biorę te dwa piony, nie ma jak ich ochronić. Więc zagrał tutaj 11-17, bicie, poszedł tu. No i teraz wziąłem wariant już doliczony do końca, tak, po prostu oddałem 2 za 2. No i te jego piony są tak daleko, że absolutnie nie ma co grać. Zagrał tutaj, ja przychodzę z atakiem, od razu odcinając jednego piona tutaj, a trzy piony tutaj. Jeszcze zagrał tu, to partia się błyskawicznie skończyła pod czymś takim. Nie ma co grać, finito kaplica. No. I tym sposobem przechodzimy do partii, którą przeanalizujemy całą, więc to będzie w formie interaktywnego wykładu z pytaniami.
I to jest partia, którą drugą wygrałem w tym turnieju. Moim przeciwnikiem był Marcin Wocial, zawodnik z Mińska Mazowieckiego, który jest legendą warcabową. Taki zawodnik, wiesz, na średnim, może trochę mocniejszym poziomie, który regularnie dokłada skalpy w postaci zwycięstw z czołówką Polski. Na przykład, wiesz, w 2017, jak Natalia była aktualną mistrzynią świata, to wygrał z nią i to, wiesz, po prostu idzie memicznie przez całe życie za tobą, taka porażka. Ja się jeszcze na szczęście chyba jedyny bronię i póki co wygrywam z Marcinem wszystkie partie. No ale zazwyczaj grałem z nim inaczej, a teraz stwierdziłem, że być może półklasyka będzie dobrym pomysłem. I tak zacząłem. Debiut 31-27. To jest debiut nazywany w teorii warcabowej debiutem polskim. Zagranica tak raczej nie mówi, natomiast ten debiut został tak określony właśnie w tych pierwszych książkach warcabowych w Polsce w latach 70. Debiut polski, dlaczego akurat tak? Nie wiem, historii tego nie znam. Natomiast jest to debiut bardzo odpowiedzialny, bo owszem... Jak to dlaczego? No to jest chyba proste. Masz dwa pola i cyfry w tych polach to 1, 2, 3 i 7. 1, 2, 3 i 7. I... Już wiesz, czemu polski. To co, naprowadzenie do jakiejś daty, czy co? 2, 1, 3, 7? No. No, tak. Ma... Ta liczba ma pewne znaczenie symboliczne. A, 2, 1, 3, 7. Bo ja 1, 2, 3, 7. No, powiedziałem, że te cyfry w pewnej kolejności coś znaczą. No to tak, czekaliśmy tak na tę godzinę. No i wiecie, to było przeznaczenie. No ciekawe, tego nie zauważyłem wcześniej, proszę. Jak anagramowo można to zrobić. Natomiast ten ruch, pomimo tego, że się wydaje dobrym posunięciem, bo od razu daje ci kontrolę nad polem 27, które odpowiada za kontrolę nad lewym długim skrzydłem, jest bardzo odpowiedzialny. Dlatego, że jeżeli przeciwnik zejdzie 17-21, to robisz sobie już na dzień dobry problem, bo nie możesz zagrać 32-28 i zalegają ci piony na długim skrzydle. I zalega ci niewyprowadzona 46, uznawana za ten najsłabszy kamień, tak? Więc jest to plan gry, który trzeba naprawdę dobrze opanować, zanim zacznie się go grać. Bo trzeba rozumieć to, jakie sam sobie tworzysz problemy w nim. Ale to nie musi być do końca problem, jeżeli dobrze będziesz bilansował siłami w innych częściach warcabnicy, no bo koniec końców, jeżeli tutaj nic się nie ruszy po twojej lewej stronie, no to u przeciwnika te piony też się raczej za bardzo nie poruszą, tak? A być może on, chcąc zostawić twoje to lewe skrzydło przeciążone, będzie wychodził tymi pionami ze swojej prawej strony, ze swojego krótkiego skrzydła, straci tutaj dużo temp, a ty dzięki temu zyskasz dużo czasu na to, żeby złapać kontrolę po prawej stronie, gdzie będzie otwarta gra. Taka nie zamknięta, nie zakleszczona. No i generalnie taka jest idea tego debiutu. Najczęściej właśnie schodzi się 17-21, wychodzi się 33-28, wyciągając się z drugiej strony. Oczywiście mógłby przeciwnik zagrać jakieś 18-23, jest nuda, ale najczęściej próbując ograniczyć i nie dać ci wyprowadzić tego długiego skrzydła, sam sobie wyprowadza swoje długie skrzydło, wymieniając 19-23. To jest taka klasyka, jeżeli chodzi o ten debiut, tak? I twoim pierwszym celem w tym debiucie jest maksymalnie porozbijać prawą stronę przeciwnika, powybijać mu jak najwięcej kamieni tutaj. Czyli zaczyna się dosyć prosto, tak? Co ciekawe, oczywiście jak w każdym debiucie są różne pułapki debiutowe, na przykład teraz po 39-33 wrzucałem taki filmik, jak Sylwek Flisikowski przegrał na Mistrzostwach Europy Weteranów 17 sekund partię. Od razu poszedł 10-14, możesz zaatakować, no i wiesz, nie chcą ludzie się blokować, bo na przykład po zablokowaniu masz takiego 1, 2, 3, tak, czekasz, czwarty pionek za 3, tego odbijasz, może wyjdziesz z centrum, tak? Będzie porówno, może nie. Najczęściej ludzie dalej pozwalają tego piona wymienić i grają takie 5-10, bicie. Ty wyciągasz szybko 4-4, no i co? Człowiek ma tutaj dziurę na 14, no to pierwsze co robi, to wyciąga, potem chce jakoś może z tej strony równomiernie rozłożyć, a tutaj już przegrywa partię. Co grają białe? No co grają białe? No tu grają, tu i... Jest porówno. Czarne wymieniają, ale potem ten pion ląduje na 24, jest cały czas atakowany przez 34 i jego się traci. Tak? Mhm.
No i białe zdobędą tego piona. Bo obron oczywiście braknie. Jakbyście mieli takie sytuacje, to nie brońcie tego do końca, bo sobie wybijecie całe skrzydło i tylko bez sensu stracicie piona. Teraz można i tu wchodzić, żeby wygrywać. Ten jest do zabrania. Wracając. Mój przeciwnik po tym moim ruchu 39-33 zagrał już 11-17, rusza się od strony drugiego skrzydła. No i co? Ja atakuję, bo wiem teraz, że on nie zasłoni się 13-19, bo jest klasyczny nowicjusz, prawda? Tu jest klasyczny nowicjusz. Mhm. Skoro tak mówisz, to słuchaj, nie będę podważał tutaj. Nie będę podważał twoich słów. No więc tak, słyszeliście, drodzy widzowie, jest tutaj nowicjusz. A, to... Tak. To jest debiut nowicjusza, który idzie wzdłuż głównej linii albo wzdłuż dwójnika, więc wiedząc, że mój przeciwnik tutaj nie zasłoni, wiem, że już doprowadzę do wymiany jednego piona. Dlatego robiłem to od razu, ten atak, tak, a nie na przykład czekałem 44-39. Robię wymiany, nawet kosztem tego, że przeciwnik zdobywa tempa. Tak? Nie przeszkadza mi to. W tym debiucie. No i znowu, żeby wywierać presję na tego 23 i go wymieniać, zagrywam 38-33. No i teraz mój przeciwnik robi duży błąd, który nie wydawałby się wcale wielkim błędem. Muszę znowu cię na chwilę przeprosić, bo to ta sama osoba dzwoni. Okej, okay, śmiało. To i załatwiam, dobra? Mhm. Emilciak, dzięki za wyjaśnienia. Tak, słucham. Ja tu Zbychowi tłumaczę, on jeszcze pisze z wami na czacie. Mam nadzieję, że zdążymy z tym wykładem. Hugo, wpadłem kiedyś na te kombo, tak? Nie tylko ty, ja też, ze Stacewiczem kiedyś, na Mistrzostwach Polski w Blicu. Straciłem piona, a jeszcze zremisowałem tę partię. Jakby ktoś z czatu Twitchowego chciał o coś zapytać, coś powiedzieć, to mam podgląd na was, śmiało. Czy wykładowca czyta nasz czat? Akurat przed twoją wiadomością Rajdman powiedziałem, może się wyświetliło, albo usłyszeliście mnie chwilę później, ale tak czytam. Więc śmiało. Jak mam przerwę od wykładania, opowiadania, mogę na coś tam wam odpowiedzieć. Co wykładowca jak na kolację? Ostatni posiłek to był obiad. Chcemy ci powiedzieć, uciekaj, bo inaczej twoje nerwy nie wytrzymają, aż tak krytycznie ze Zbychem wystawia was na różne nerwowe odczucia, emocje. Trzeba uważać, co się pisze. No uważajcie, uważajcie. Nie ciśnijcie po warcabach za bardzo. Wy jako społeczność szachowa możecie mieć oczywiście różny pogląd na warcaby. Ja absolutnie do niczego was nie będę namawiał, ale cieszę się, że jesteście, że oglądacie. Jeżeli w jakikolwiek sposób... No wiecie, weźmiecie do wiadomości, że nie jest to wcale tak prosta gra, jak wielu by się wydawało, że to wymagający sport i można kawał życia ją poświęcić, bo oczywiście to, co ja tutaj opowiadam Zbychowi, to jest, wiecie, absolutny wierzchołek góry lodowej, żeby dojść do poziomu dobrego, trzeba wiele lat poświęcić i mam nadzieję, że bardzo fajnym wydarzeniem będzie, jak Zbychu udział w turnieju warcabowym weźmie i poobserwujemy, jak to gra, ja to może pokomentuję. My tylko po potężnym GM-ie ciśniemy, nigdy po warcabach. To dziękuję, bardzo mi miło, Heretkat. Ostatnio był w Wawie, wiem, i z chęcią bym się z nim wtedy spotkał, a może nawet wziął udział w tym wydarzeniu, nie wiem, czy mogłem. Na Mokotowie widziałem, Kings of Chess aktywnie działali, akurat byłem na rozjazdach w Ustce i w Gnieźnie. Natalia jest teraz na drużynowych zawodach, chyba MS. Akurat jest na ME. Akurat jest na ME. I dzisiaj byłem tak zapracowany i tak zajęty od rana do... teraz, że nawet nie wiem, co one zrobiły, słuchajcie, rano z Ukrainkami. Możecie mi dać znać na czacie, bo nie ma dużej frekwencji na tych drużynowych mistrzostwach Europy wśród pań, bo są tylko cztery drużyny. Jest Ukraina, Polska, Litwa i Włochy. No i grają dwa koła ze sobą, więc w sumie sześć rund. I pierwsze koło dziewczyny przegrały z Ukrainą, bo Natalia zremisowała z Wiktorią Motryczko, ale Arleta niestety przegrała z Olgą Bałtarzej. To Natalia mi pisała, że dosyć prosto. Wygrały? Jutro grało złoto? 1-1 na pierwszej, Natalia wygra? Kurde, super, petarda. Ej, no to nieźle. Nie spodziewałem się, super. I jutro złoto, czyli co, małe punkty będą ważyły, tak? Muszą wysoko grać. Kogo tam jutro mają? Też już nawet nie sprawdzałem. Jutro Litwa, Włochy?
No to petarda, słuchajcie, jak się udało odwrócić wynik. Jak jutro wygrają z Włoszkami 4-0, to złoto. To też nie będzie łatwo. Tam chyba było 3-1, tak? W pierwszej rundzie. Czyli wtedy by było złoto bez oglądania się na wynik Ukrainek? Czyli Ukrainki będą grały z Litwinkami? No to chyba też ma znaczenie, jaki tam wynik padnie, nie? Emilciak 4-0, ale 4-0 teraz nie wiem w jakim kontekście. Z Checkers Online TV, Twitcha. Kurde, super. Bardzo tym bardziej żałuję, że nie udało mi się... Ej, ale to może jutro zrobię. Że nie udało mi się zrobić dzisiaj streama, bo miałem tyle roboty, musiałem jeszcze film na dzisiaj zrobić, stawiałem tę stronę Warcaby TV, jeszcze tam kilka innych rzeczy, jakieś szkolenia i tak dalej. I nie wyrobiłem się, żeby odpalić streama nawet na końcówkę, ale wiecie co, jeżeli jutro Polki grają o złoto, to ja jutro robię streama na kanale Warcaby i tutaj na Checkers Online TV na Twitchu też równolegle odpalę. Bo w takim razie powinien być podgląd z sali gry. Tam nie ma desek live niestety, ale ustawiają kamerę, więc mógłbym tę kamerę wziąć, przechwycić sobie do streama i z wami poanalizować i zobaczyć, co się dzieje. A, wcześniej wygrały z Italią 4-0, dzięki Emilciak. Nareszcie jakaś porządna interakcja z prowadzącym streama, dzięki bardzo. Wiecie co, linka, no chyba wykrzyknik Warcaby, jak wpiszecie, bo wcześniej Zbych ustawiał komendy. To dostaniecie linka na Twitcha, a na YouTubie to po prostu kanał Warcaby, więc będzie tu i tu. Na pewno odpalę jutro streama, więc zapraszam was serdecznie, jakbyście chcieli Polkom pokibicować. Bo nie oszukujmy się, no drużynowymi mistrzyniami Europy chyba Polki jeszcze nigdy nie były w tempie klasycznym, na pewno. Wszystko jest, zapraszamy. Dziękuję bardzo, podleciało właśnie. Fajnie, 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 super. Alan, dziękuję ci bardzo za followka na Twitchu. Od razu może przerzucę trochę do góry alerty, bo mi tutaj cel obserwujących zasłania. Nie wiem, zawsze miałem wrażenie, że to zmieniałem, no i nie. No i jestem, no i bardzo miło mi cię tutaj widzieć. O której? Wiesz co? Nie wiem o której. No jak runda tam startuje jakoś chyba o 9, tak? 9 czy 8.30, już nie pamiętam. Chyba koło 9. No to może tak koło 10 bym zakręcił streamem. Skoro jutro będzie takie rozdanie, no bo też pytanie tylko, bo tam ustawiają jedną kamerę na facetów i jedną na panie, ale może bym napisał w ogóle do Włochów dzisiaj, żeby dali Polki, ja zrobię streama wtedy. O 9 się zaczyna. Napiszę do nich, wiecie co, rano chyba, żeby dali Polki, tak czy siak. Ile jest klubów warcabowych w Polsce? 90? 90? Jestem. No i fajnie. Wiesz co, kurczę, ja dzisiaj byłem tak zakręcony, że nawet nie wiedziałem o tym, że Natalia z Arletą wygrały z Ukrainą, jutro grają o złoto. Tak, 4-0 muszą wygrać. No, kurde, to ty wiesz więcej niż ja. Siema, Artur Milo, witam. No, widzisz. Taki miałem dzień, że zupełnie tego nie śledziłem. No i zapraszam ludzi na streamka, bo jak tak, to odpalą jutro jakiegoś strumyka i będziemy śledzić, co tam się dzieje, analizować. Od rana. Tam z rana one grają. To no także jak o 9 zaczną rundę, to około 10 pewnie strumyka zacznę. Także zapraszam na YouTube'a, na Checkers Online TV, na Twitchu. Sam poglądał, ale kurczę, jutro akurat mam busy day. To z odtworzenia wieczorkiem. W wannie. Co może być lepszego niż Damiana posłuchać przed snem? Do śniadania sobie puścisz. No, otóż to. To co, lecimy dalej? Tak. Dobra. Więc ostatnim moim posunięciem było 38-33. Jest to kamień, który jest najbliżej możliwości wywierania presji dalej na pionka 28. A jednocześnie on robi bardzo fajną dodatkową groźbę kombinacyjną. Czyli na przykład po zagraniu 10-14 mogę zaatakować tutaj i mój przeciwnik w żaden sposób nie może się zasłonić. Musi doprowadzić do wymiany, czyli gdzieś tutaj zagrać 5-10 pewnie najlepiej, nie? Po 14-19, co już widzieliśmy wcześniej, klasyczny nowicjusz. Mhm. A, sorry, on jeszcze ma pionka 21, jeszcze nie ma tej idei. Po 13-19 nie ma zwit mój, pardon. Myślałem, że ten pionek już tutaj poszedł, ale nie poszedł. Dobra, nieważne, nie było tematu. Natomiast brak tego pionka na 38 może być dla ciebie bardzo dużym atutem. Bo jeżeli w przyszłości w półklasyce zainteresujesz się tym ruchem w kierunku 29, które kontroluje 24, to fakt nieposiadania pola 38 zajętego daje ci opcję tutaj większości 27-22, czyli wyrwania tego pionka 18 na większość, tak?
Jak będziesz miał tego 29, to nóż gdzieś tutaj będą jakieś objazdy, a jeżeli nie same kombinacje, to ograniczenia kombinacyjne. Po tym moim ruchu 38-33 przeciwnik zagrał, i to jest duży błąd, to jest duży błąd. Zagrał 4-9. Dlaczego to może być duży błąd? Dlaczego to może być duży błąd? Bardzo dobre pytanie. Świetne pytanie. Będziesz jutro szachów uczyć od Dawida? Nie wiem właśnie, o jakiego Dawida chodzi. Dawid Czerw, tak? Jest taki streamer? Kojarzę. No, ale... Znaczy wiesz, ja to niczego bym się nie mógł nauczyć, ale znam tu też jednego ucznia byłego Dawida, co nie rekomendował generalnie, więc chyba nie od tego Dawida nie chodzi. Róbmy tutaj czarnego PR-u. Nie, to taka wiesz. No wiem, żartuję sobie. Ironizuję również. No pionek 4 i o tym ja trąbię zawsze, to jest bardzo ważny pionek do obrony skrzydła i najczęściej wprowadzając go do gry, no trzeba mieć bardzo precyzyjny plan jego dotyczący, tak? Szczególnie w półklasyce, kiedy ja będę mocno napierał na to skrzydło, no chcielibyśmy mieć, wiadomo, to skrzydło zabezpieczone odpowiednio. Wyciąganie czwórki i konsekwencje, które idą za tym ruchem w tym momencie, mogą być bardzo duże. Gdyż po 4-9 ja... Oczywiście atakuje 33-28. Nie może się zasłonić 13-19, bo znów nowicjusz. Nie może się wybijać 23-29. Jedyna opcja, jaką ma, no to po prostu wymienić, tak? Teraz w ogóle wymiana gdzieś na 24 to już tak przeciąża długie skrzydło, że to jest tylko kwestia gry. No i pobił 14-23. I na pierwszy rzut oka to nie wygląda źle. Natomiast daje mi już przyczynek do tego, że ja mogę realizować plan, co mi zajmie około tam 25 ruchów jeszcze, na słabość tego jego skrzydła, bo ruszenie się czwórką teraz jest o tyle złe, że on już sobie popsuł strukturę tej kolumny. I pół klasyka, tego mnie Holendrzy nauczyli, dopiero holenderscy arcymistrzowie, tego nigdzie nie było i nie ma w polskiej literaturze, pół klasyka ma genialne zastosowanie dopiero wtedy, kiedy przeciwnikowi popsujesz możliwość ustawienia tej formacji. Czyli kiedy wybijesz tych pionów na tyle, że on nie będzie miał możliwości zbudowania tej kolumny. Ok? I teraz w jaki sposób ja sobie to powoli realizowałem? No dobra, wyciągamy sobie dalej piony ze strony prawego skrzydła, 44-39. No on tutaj nie miał pomysłu na jakąś konkretną grę, 6-17, 39-33, bliżej do gry, no to wchodzi. Wychodzi dziesiątka na ewentualny atak 33-28, natomiast teraz, kiedy on zagrał 10-14 i to jest taki schemat w półklasyce bardzo często realizowany, że jak masz opcję przeskoczenia tych dwóch pionów po wyciągnięciu dziesiątki po linii głównej, możesz mu trochę utrudnić robotę po tej prawej stronie, właśnie, schodząc na bandę w tym kierunku. I 34-30 jest takim bardzo chytrym ruchem, bo nie daje zagrać 20-25, tak? Tak. No bo oczywiście wchodzimy po dwa. I większość. No, ten pionek jest słaby, ale raczej go obronimy. On może tutaj przyjść do podwójnych kolumn, ale nawet jak go weźmie, to potem go raczej odbijemy, bo jeszcze mamy zaraz na tym skrzydle z tyłu. Więc on nie może po tym moim ruchu 34-30 na bandę schodzić. Zagrał 1-6, więc to jest też jakaś tam strata tempa, wyciąga piony po lewej stronie. Ja sobie czekam 50-44, bo te same dziury cały czas działają, a pionek mój 30 go trochę bardziej ogranicza niż ten docelowo 25, więc póki nie muszę tutaj schodzić, to tego nie robię. Wyciągam sobie dalej piony z mojego krótkiego skrzydła. No i teraz to był jeszcze może jakiś ostatni moment, żeby ewentualnie pozycję przełamać i gdzieś próbować może zaatakować 17-22, tak? Czyli po tym ataku zmusić mnie do bicia dwóch. Tylko wtedy otworzyłby mi też długie skrzydło. I tego absolutnie twoi przeciwnicy nie będą chcieli robić. Oni chcą zakisić ci to długie skrzydło, tak? Więc nie zaatakują 17-22 najczęściej. Zejdą 21-26 i już się pozbędą dożywotnie możliwości wyjścia z tej pozycji. Ten 23 stoi, jeżeli odpowiednio teraz pogramy dokładnie, to już przeciwnik go nie ruszy. Takie zejścia 17, 21, 22 nas po prostu nie ruszają, tak? Nie będzie tutaj żadnych wybić, które zabiorą nam kontrolę nad polem 27.
Więc ja z tego ruchu 21-26 byłem już bardzo zadowolony i mówię, pół klasyka jest w pełni, tak? Wiadomo, do czego dążę. Dążę do podkowy, czyli koniec końców ustawienia tej formacji. No i absolutnie nie chcę wybijać tego piona 23, absolutnie też nie chcę wchodzić do klasyki 33-28. Gram 44-39, no a mój przeciwnik zaatakował 17-22. W to mi graj. Dwa tempa zyskuję. Rozwija mi trochę to przeciążone skrzydło, więc jeszcze mi trochę pomaga, ale nie byłoby większej różnicy, jeżeli by zostawił na 17-21, bo tym atakiem oczywiście on też sobie wyprowadza jednego piona z tego skrzydła kosztem jednego ze skrzydła mojego. Teraz nie mam za bardzo ruchu, jak poczekać. Nie chciałem też zagrać 40-34, żeby on mi tutaj od razu nie zszedł na to 25, więc schodzę na 25, korzystam z tego tempa, bo nie chciałem zasłaniać pionka 38 i nie chciałem też grać 49-44, żeby sobie robić tutaj tych dziur za dużo, tak, i podwieszeń. Więc zagrałem 30-25, ten ruch jest po prostu bezpieczniejszy, bicie, bicie. No i on teraz się czując zablokowany po stronie swojego skrzydła długiego, decyduje się, no i tak raczej byłem przekonany, że to się stanie, na wymianę 14-19. Okej, okay, otwiera pozycję, daje sobie drogę do wyciągnięcia dziesiątki i piątki, ale też była to wymiana do tyłu, więc automatycznie ja zdobyłem czas na robienie ruchów i rozwój mojego prawego skrzydła, żeby umocnić się nad kontrolą 24 za jakiś czas. Poszła wymiana do tyłu, oczywiście 35-30, tak? Pionek słaby, jeżeli mogę go ruszyć i wyprowadzić na bardziej aktywne pole, to oczywiście to robię. On 10-14, a 40-34, tak? Nie do bandy, tylko do centrum, 40-34. Ten fajnie już to 24 kontroluje, oczywiście jeszcze daleka droga do tego, żebym miał pełną kontrolę nad tym polem 24, ale teraz chociażby dodatkowo ustawiając tutaj piony bardzo silne, 39-33, nie daje mu jakiego ważnego ruchu w pozycji. Mając piony 34-33, jakie mu nie dajesz ruchu? No właśnie pytam się ciebie. Nie wiem. On ma słabe skrzydło, które? Które ja staram się cały czas osłabiać. O, jego lewe. Jego lewe, jego długie, tak? I żeby teraz wzmocnić to skrzydło, to jakby musiał piony przerzucać? 13-19. 13-19, takim ruchem, który buduje kolumnę i jednocześnie pozwala przerzucać piony w tę stronę. A po jego zejściu na 26 i tym moim zostawieniu chytrym i dobrym, dobra, 39-33 jest proste 2 za 3, tak? Tak. I nawet jakby on tutaj tego piona jakoś odbijał, no to ja dosunę, dam mu zbić, przygotuję atak i zaraz będę tutaj najeżdżał go cały czas i go zdobędę. Tak? Więc nie daje mu bardzo ważnego ruchu 13-19. No i w ten sposób zaczynają się problemy, bo zostaje mu wyłącznie gra tym skrzydłem długim, które już posiada. Zagrał w tym momencie 14-20. Okej, okay. Jeżeli ja bym teraz zaatakował 30-25, to on już może tego 13-19 wyprowadzić, kolejnego piona przerzuci sobie ze swojej prawej strony do lewej, no i otworzy drogę dla ósemki i dwójki, tak? Czyli nie chcę czegoś takiego robić, prawda? Mhm. Więc wyprowadzam sobie w dalszym ciągu piony. 45. Mówiliśmy o tym, że on jest elementem kolumny olimpiku, który może ci służyć do wymiany 34-29. Czy ja będę chciał taką wymianę w tym rodzaju pozycji robić? Nie, po co? Nie, bo aż nigdy nie będę chciał wybić tego piona 23, tak? Ja chcę go okrążać i podchwycać. Więc ta kolumna w żaden sposób mi nie jest potrzebna. Gram 45-40, wyprowadzam. Jak on mi zejdzie 25, to ja już mam piękną kontrolę nad 24. I zobacz, że te pozycje w międzyczasie podkowy już zdążyłem ustawić, tak? Kolejny raz. On 11-17, nie spieszy mu się tu z zejściem. Cały czas to 13-19 jest niemożliwe do zagrania. No i teraz miałem taki dylemat, jaki ruch wybrać, bo nie chcę iść dalej 40-35, bo dam mu takie rozbicie. Wyjście z pozycji. Niezależnie gdzie pobije, jest wymiana 2 za 2, przełamujemy pozycję. Na to trzeba bardzo uważać. Nie mogę grać tu, bo... Co? Bo tu. Dwa pionki mi oddasz? A tu, no to najpierw tu i potem. Tak. Najpierw tu i teraz tu i niezależnie gdzie ja pobiję, no w topa. W takim razie musiałem poszukać takiego ruchu, który nie pozwoli mu ani się tu wbić,
ani zagrać dalej 13-19, ani tutaj jakoś powymieniać zaraz. No i zdecydowałem się jednak zasłonić to pole 38. No nie mogę z 42, bo on mi tutaj zaatakuje i na tempa chyba mi tutaj jakieś nawet pułapki może zostawić, albo nawet po prostu wziąć tego piona dalszym atakiem, albo osłabić mocno to skrzydło. Tak, na przykład tak by było, tak, tak. Czy ja tu się wyrobię? Akurat się nie wyrobię z tempem. Myślałem o tym i tutaj w większości, ale tego to siódemkę trzeba by było odsunąć. No ale nie podobałoby mi się to na pewno strasznie i mogłoby prowadzić do przełamania pozycji, więc gram 43-38. On 5-10. Ja teraz już mogę spokojnie zagrać 40-35 po tym, jak zatkałem tę dziurę, tak? Bo ewentualna wymiana i próba przełamania pozycji się kończy tym, że mi wpada na 1 za 2. Zdobywam pionka, jestem szczęśliwy. Więc żadnych takich wybić w tej pozycji rzecz jasna nie ma. To jest dopiero 22 ruch, a to jest cały czas bardzo skrupulatnie realizowany jeden plan gry. 10-14, no i teraz już z wielkim wszelkim powodzeniem mogę wejść 33-29. Więc z pół klasyki, zostawienia tej podkowy, w pewnym momencie już przechodzę do próby przejęcia totalnej kontroli nad polem 24. I on przed tym chce i próbuje się jeszcze bronić. Po tym ruchu 13-19 ja nie mam akurat teraz kombinacji, mimo tego, że tutaj takie bardzo fajne dziurawe pozycje się ustawiają, ale nie mam jak do tej damki polecieć, niestety. Ale takich idei jest dużo różnych, fajnych, ciekawych. Ale mógłbym zagrać po prostu 38-33, no i jest masa różnego rodzaju gruźb stojących. Tu zaraz z tymi większościami, z tymi oddawaniami, z wybiciami się na klina, no pozycja by była ciężka i mało elastyczna dla czarnych do gry. I mój przeciwnik się zdecydował zagrać 14-19, bo chce odzyskać kontrolę nad 20-24. Chyba nie wiedział, że w tego typu pozycjach to jest po prostu gwóźdź do jego trumny. Bo co ja zagrałem, drogi Zbigniewie? Coś już kończącego? Nie, jeszcze nie. Tylko pozycyjnie ruch, coś o czym mówiliśmy sobie w tamtej pozycji wcześniejszej. To co, na 33 przyszedłeś kolejny pion? No, którym pionem? No tym. O właśnie. I mimo tego, że optycznie ładniej by wyglądało równomierniej rozłożyć pozycję 38-33, no to wtedy ta jego wymiana 20-24 powoduje mi problemy. Bo teraz ile ja muszę ruchów zrobić, żeby ustawić kolumnę 42-33 i móc tutaj wymienić? A po drodze mogę powpadać na masę kombinacji. Na przykład próbując tutaj zrobić tę kolumnę, w tym momencie akurat nie, ale gdzieś tam za chwilę by były jakieś kombinacje, ale coś takiego. Z takim poddaniem dwóch i tu i objazdem. Jak się nazywa to uderzenie? Królewskie. Mostek, bardzo dobrze. Myślę, że królewskie. Tych mostków jest bardzo dużo. Królewskie. Nie no, oczywiście mostek. Królewskie to masz bicie stąd i tutaj objazd. W tym stylu. 39-33, rzecz jasna, bardzo dobry ruch. No i mój przeciwnik pomaga mi na dobrą sprawę. A nie pomaga. On nie wybił tego 20-25. 20-24? No tak, bo wtedy by była miazga. Nie wybił. 20-25 zagram. Wtedy by była miazga. Ale nie jest to dla mnie żaden problem. Okej, zszedł na 25, ja wiem jedno. Mam 24 kontrolę przejętą. Mogę sobie dociągać piony. 49 idzie na 43. Pozycja jest warta. Pytanie zaraz, co grać dalej. No i teraz on zagrywa 15-20, bo jednak chcę sobie tego piona bandowego 25 wprowadzić. Zaraz ja bym mógł mieć taki plan, żeby tutaj jeszcze bardziej kontrolę przejąć, bo jaki jest twój cel? Po tym jak już ustawisz podkowę, po tym jak już masz przejętą kontrolę nad polem 24, chcesz tego piona centralnego 23 bardziej jeszcze otaczać, okrążać, podchwycać. W pewnym momencie, jak to będzie możliwe, wziąć w kleszcze. Albo po takim ruchu 43-39 jeszcze tutaj grozić, 27-22, tak? Weźmiesz go w kleszcze, to zaraz będą opcje właśnie podbijać tutaj, albo wymienić na klina na 24, ten pion 23 zginie, albo zagrać tutaj 29-24, tak? I bardzo to ogranicza się, okazuje jego tę lewą stronę długiego skrzydła, bardzo, bardzo. Nawet coś takiego potem zaistnieje, jak zobaczysz. Więc zagrywa 15-20, a ja 43-39, grożąc mu
30-24, tak? Więc zmuszam go do wymiany 20-24, bicie, bicie i co gram teraz? No tu masz parę opcji, możesz na 29 znowu wejść. Koniecznie, od razu. Przejmuję 29, żeby dalej mieć kontrolę 24 i żeby nie dać mu już tego ruchu. On już tego ruchu nie zrobi, bo jest oddanie jednego, wzięcie dwóch. A to oznacza, że już mam całkowitą kontrolę nad prawą stroną planszy, patrząc z mojej perspektywy. Gdyby on chciał gdzieś tutaj próbować się wybijać, no to wystarczy przeatakować, bicie, bicie, zrobić jakieś 1 za 2 i wygrywać partię. Albo atakiem na skrzydło, bo czymś takim. Tutaj to by było raczej bardzo słabe branie piona. Tu już by nie mógł atakować, bo coś takiego, wiesz, mogłoby dojść do jakiejś takiej pozycji, powiedzmy, nawet tak bym mógł mu oddać i po prostu iść masowo na damkę, tak, i wygrać partię. Do czegoś takiego mniej więcej pozycje z półklasyki prowadzą, więc nie ma się co często tego wbicia na 28 bać. Grałem taką partię w Rapidzie chyba z Jurijem Anikiejewem, czyli trenerem polskiej kadry. On mi się wbił tutaj i się bardzo męczył o remis, do tego stopnia się męczył o remis, że wygrał. Tak. Ale kurczę, no całkiem dobrze mi szło rozprowadzenie pozycyjne, nawet arcymistrza, więc spoko. Po moim posunięciu 33-29 on zagrywa 3-9. Dlaczego? No boi się tych gruźb, które ja zaraz będę tutaj tworzył, oddając 27-22, wyrywając pionka 18. Więc zagrywa 3-9, jesteśmy bardzo blisko już ostatniej kluczowej pozycji, 38-33. Zwalniam sobie pole 38, żeby te groźby zostawiać z tą większością 27-22. I mój przeciwnik atakuje 17-22. No dobra, oczywiście bronię. Bicie, bicie. Wychodzi 12-17 do kolejnego ataku. I teraz bardzo długo liczyłem różnego rodzaju warianty i koniec końców zdecydowałem się zagrać 46-41. Mój przeciwnik, teraz tak, nie może wymieniać 18-22, bo ja pobiję tu, on tu i to jest ważne, że ja nie mam teraz pionka na 36, bo znam jego kolejny ruch. I ja sobie zagram po prostu tutaj. Bicie, bije 2. No i znowu tak poszarpana jego prawa strona i tak rozwinięta moja pozycja w centrum sprawi, że nawet jak on tego piona odbije, a może bodaj tylko w tym kierunku, no to ja jakoś tutaj nie powinienem mieć problemów po prostu z naporem i przedarciem się na skrzydle, tak? Tym bardziej, że nie ma czwórki. Jakoś tutaj zagram, może tutaj bym miał wymianę, to może coś innego, ale jakoś tutaj z groźbą 1 za 2, tak? I znowu bym musiał odciągnąć dziewiątkę, to już jeszcze gorzej z obroną. Tutaj z kolejną groźbą, tak, kombinacyjną, musiałby zagrać tutaj. No i kaplica po prostu. Jeden pion broni skrzydła, na które ja sobie po prostu idę, tak? Te wszystkie warianty dosyć szybko przegrywają. Więc mój przeciwnik zdecydował się na zagranie 7-11. No i dobra, największy wybór, najtrudniej było mi znaleźć kontynuację w tym ruchu. I ciężko mi było się doliczyć takich bardzo forsownych wariantów z wyjściem 30-24. Teraz, żeby już nie przedłużać tej analizy, możecie je sobie poanalizować sami, jakbyście chcieli z tej pozycji, czy one przechodzą, bo na dobrą sprawę to ja nawet nie wiem. Natomiast po czymś takim jest bardzo ciekawie, bo jest masa różnego rodzaju kombinacji. I to, co mi nie pasowało, to atak tutaj. Ja wcale nie muszę się bronić na 36, a mogę zagrać tutaj. I bicie tu, jeśli mój przeciwnik pobije 14-25, to ja mam oddanie tutaj dwóch pionów, potem oddanie jeszcze jednego i postawienie damki dzięki uderzeniu. Nie wiem, jak te uderzenia się nazywają. Mostek. Kolejny raz. To jest znowu mostek? Tak. Dobra, to ja nie wiem. Natomiast po tym... po tym też jest mostek. Ta sama idea przechodzi. Ale... Tak, tak, tak. Czekaj, muszę policzyć, co mi tutaj nie pasowało. Tu i nie pasowało mi... Tak, tak. To mi musi pasować, bo wtedy biję po prostu tutaj. Czy to nie atak? Aha. To mi nie pasowało, sorry, w tym wcześniejszym wariancie. Bo teraz tak, ja muszę odejść
I o ile on nie może tutaj atakować, bo na pierwszy rzut oka ja odejdę i on mi zrobi tutaj 1 za 2, to też by było słabe, ale ja potem mam po prostu tutaj opcję dostawienia kolumny. On bije 1 za 4 z wygraną. To nie musi grać tego, tylko może zrobić tę wymianę. I tutaj się nie potrafiłem doliczyć wygranej, bo nawet robienie tego 2 tu 3 za 3 daje mu później taką wymiankę. No i tutaj już się nie czułem na tyle pewny w przerywie, bo dostawiam mu czwórkę. Szczególnie jak pobije coś takiego. No raczej by była wygrana, ale... Ale może... A, sorry, przecież on tutaj wchodzi po 2. 1 za 2. Też nie mam żadnej analizy, więc liczę na bieżąco. Ten wariant mi nie pasował, dobrze. A innego nie potrafiłem znaleźć w tej pozycji, jak się okazało. I trochę ta pozycja się niebezpiecznie przełamywała. Nie mogłem go wiązać, bo tutaj 1 za 2, tak? No i przez to, mając te wszystkie kalkulacje w głowie, ciężko mi było znaleźć kontynuację, która nie była forsowna. No i się zdecydowałem, żeby nie psuć swoich struktur, zagrać 41-36. I w ten sposób ostatni raz dałem moim przeciwnikowi szansę na przełamanie i wyjście z tej pozycji. Tym ruchem właśnie, 18-22. Wcześniej to nie działało, bo nie miałem zajętego pola 36. Natomiast teraz, gdybym pobił stąd, on bije, ja biję, to on by pobił dwa piony. I on ma pionka więcej. Mimo tego, że ja mam szansę na przerw, to ja nie pójdę na wariant, gdzie mam pion mniej. Więc musiałbym pobić tutaj, on do tyłu, no i tutaj upatrywałem dużych szans na to, że wygram, bo gram 29-24. Zaraz tutaj wymiana i po prostu idę na przerw. No i raczej to jest wygrana pozycja. Tutaj bardzo ciężko się bronić, tym bardziej, że wiesz, cały czas po czymś takim stoją groźby. On sobie gdzieś tam będzie chciał poczekać, a ja mogę, wiesz, ładować tym mostkiem, który non-stop mu męczy pozycję w każdym ustawieniu. Więc raczej się nie bałem tej wymiany, a jeżeli on jej nie zrobi, to już stwierdziłem, że jest po ptakach. I on gra ruch 17-22 i to już jest koniec, to już jest przegrana. Taka na kilka ruchów dosłownie. I myślałem, że zostawię cię z tym zadaniem, ale czas nas trochę goni. Ty masz coś pilnego zaraz? Czy jeszcze masz 3 minuty? Nie no, mam jeszcze chwilę, ale co, to nie mogę nawet... Aha, dobra. Tak. I teraz wygrywającą kontynuację... Chyba, że chcesz poszukać. Jak to pokontynuować i wygrać? Nie, to możesz pokazać. Kluczem do analizy jest fakt zwolnienia pola 12 u przeciwnika i tego, że on nie ma 12, 18, 23. I to mi daje możliwość wyjścia na to pole z tej strony. 29-24. Bicie, bicie. I zobaczcie, jak on ma mało teraz ruchów. Tu, tu, tu. Koniec, tak? To moje okrążenie i podchwycenie wyeliminowało mu wszystkie możliwości w centrum, a ja sobie bardzo dużo zostawiłem przestrzeni do gry. I teraz, gdyby on zagrał tu albo tu, to ja gram taki ruch 33-28 i on nie ma obrony przed 30-25, wyrwaniem piona 19 i biciem 2, 3, gdzieś tutaj, nie? Jest finito. Więc jedyny sposób, żeby zdążyć gdzieś tutaj zaatakować i może trochę więcej przestrzeni zyskać i nie dać mi tego, co najważniejsze, tak? 33-28, to jest zagrać właśnie 11-17, ale na to już miałem pięknie policzony ostatni forsowny wariant, mianowicie taką wymianę, 30-25. I teraz, moi drodzy, jest przepięknie wygrana pozycja. Nie mają czarne ruchu, bo wszędzie są groźby albo kombinacyjne, albo pozycyjne. No i tak sobie analizując, jeżeli zagra tutaj 14-19, atakuje mojego piona, daje mi informację. Wiem, co zrobi w kolejnym posunięciu. Co zrobię, Zbychu? Wykorzystasz to. Pięknie. W ogóle nie przejmując się tym, że koleś będzie cierpiał. Co to za cienia zgrał z Damianem? Natalia napisała. Chyba żarty, ja nie przegrywam. Jak to nie? A to tak, to było z tym ksiąkiem, co mówię, że... Tak. To jest, Natalio, ten pan, który zrobił ci objazd sześciu pionków na finale. Tu gramy. W 2017 roku. Tam bijemy. Tak. Dostawiamy kolumnę, 1-1 i bijemy objazd czterech. Więc pierwsza rzecz, której nie może mój przeciwnik robić. Druga opcja to atak. Co teraz? Wociel grubo. Znowu,
Znowu nam daje informacje. No na przykład możemy zagrać... Aha, nie, tak możemy. By the way, Natalia, jeżeli jutro będziecie na kamerce, albo możecie same o to zawnioskować, albo może gdzieś tam do organizatora, czy tam sędziego napisze, nie wiem, kto je rozstawia z Włoch, to bym stream zrobił. Tak mniej więcej może od 10, jak gracie jutro o złoto. To by wypadało. Zaraz będą przepychanki na czacie, Pakleza versus Sadowska. Aż tak się nie lubią. Wiecie, wiecie, kto się czubi. Dobra, na pewno mogę zagrać tu. No. Nie? Możesz, ale jeszcze wcześniej możesz dostawić tutaj. I teraz to twoje zagranie jest trochę bardziej skuteczne. Już nie będziemy przedłużać. 3 za 3. Co innego chciałem zrobić? A popatrz, a ja mam inną myśl. No to pokaż. Chciałem tak, znaczy chciałem tak, że jak bije... To chciałeś tu wejść tak. Za takiem? A. Nie, tu, teraz oddać mu ruch i na końcu zbić tu. Też dobre. Też dobre, tylko jest problem taki, że on ma ten atak, wiesz? Więc powiedzmy tak i on ma ten atak. No i tutaj niby wygranie, ale możesz się jeszcze pomęczyć, bo ile jest? 2, 4, 5? Nie no, kurczę, ciężka końcówka. Mogła być ciężka końcówka, bo jego pionki też się mogą w pętle fajnie układać. Dobrze, końcówki trzeba ćwiczyć, więc wiesz. Jeżeli możesz do końcówki nie doprowadzić, to oczywiście chcesz do niej nie doprowadzać. No tamten wariant był oczywiście wygrany, ale tutaj całkiem kreatywnie znalazłeś. Bo ta groźba z tym oddaniem 24-19 oczywiście cały czas wisi. Cały czas wisi. Gdyby na przykład zagrał przeciwnik coś w stylu 6-11, no to oczywiście co? Ładujemy tym mostkiem, który cały czas się tutaj zakładał, tak? I wygrywamy partię. Ale mój przeciwnik zagrał coś jeszcze innego, czyli zagrał 8-12 i on dał mi szansę teraz zrobić ten mostek, budując tutaj sobie kolumnę. Natomiast ja robię mostek, oddaję jednego, oddaję jeszcze dwa, biorę trzy, a on sobie chytrze ustawił pętlę na moją damkę. I mam co prawda piona więcej, ale te są w centrum potężnie, 23-24. Mogą mi tu napierać, próbować się przerywać. Ten 27 też jakby coś może być atakowany. Problemy, to wcale nie musi być wygrana końcówka. Ale ja miałem coś lepszego. Coś, co wam właśnie Zbychu pokażę. Chciałeś mostka, tak? Oprócz mostka. Po pętla. To jest bardzo trudne. Nie wiem, czy Zbychu znajdzie. Trudne dajesz? Jeżeli przez 15 minut nie da rady znaleźć, to odpuszczamy. Idziemy spać. A co, nie można piona zaatakować po prostu? Oczywiście, że można zaatakować. Oczywiście, że można zaatakować tego piona i to jest najlepsze rozwiązanie, bo teraz jeżeli przeciwnik nie chce stracić dwóch, a żadnych większości nie ma, to musi oddać 23-29 do tyłu. No i koniec. To jest pozycja centralna, którą chwila, moment po prostu pozamiatałem i wygrałem tę partię. Nie ma sensu tej pozycji dalej pokazywać, bo to jest totalna zmiotka, tym bardziej, że teraz stoją w dodatku groźby wszędzie. Bo nawet na takie 13-19 to oddaję 25-20, oddaję jeszcze jednego, tak? I lecę po prostu. Do końca świata. I bez nadziei na uratowanie choćby punktów tej partii. Więc oczywiście przeciwnik był teoretycznie słabszy, to nie była topka. Czarne mają kombę. Nie śmiej się. Szybko chłop znalazł. Tam dorabiasz damkę i potem gdzieś coś wyjdzie, coś podejrzewam takiego będzie. A, ty, rzeczywiście mają. Kurde, ty. Nie, no nie ma, bo ten pionek 13 przeszkadza. Może nie w tej kolejności. Znaczy, bo możesz zrobić i tak, tak? Taką dwuwariantową. Bo jak pobiję tutaj, objazd czterech. Tak. I teraz mamy ten, no. Ale jest tutaj bicie dwóch i tu, tak? Tu raz, dwa, trzy, cztery. No i oczywiście to jest w topa, nie? Ale jest komba faktycznie. Kurde, no zawsze przyjdzie i powie, że jest komba i popsuje. No ale i tak z wygraną. Także nie ma się co tutaj męczyć. No ale szapoba.
Podsumowując, półklasyka to taki plan, w którym sobie celowo bardzo często przeciążasz to długie skrzydło, chcąc wybijać jak najwięcej po prawej stronie, czyli na długim skrzydle przeciwnika, zostawiając mu ten punkt centralny 23, tak? I okrążasz go, starając się przejąć kontrolę nad 24, albo stojąc przy tym polu, albo potem na nie wychodząc. Szczególnie półklasyka działa, kiedy przeciwnik nie może ustawić tej kolumny 3-9-14, no i kiedy trzymasz te groźby 27-22, tak? A potem z półklasyki możesz śmiało przejść właśnie do już związania całkowitego pola 23, albo przez kleszcze takie ustawiając, wiążąc go, albo właśnie jednym pionem wychodzić na 24, drugim tutaj zamykać na 33-28 i fiu-fiu do wygrania. Proste? Wiesz, zawsze jest tak, jak się słucha i tak dalej, jak pokazujesz, to proste, a potem w trakcie partii to inaczej to wygląda. Nie? Trzeba się trochę ograć w tym wszystkim, natomiast te nasze elementy wykładowe treningów służą temu, żeby po prostu opowiedzieć o różnych planach gry, ich jest kilkanaście, koniec końców pewnie wszystkie sobie na takich treningach przerobimy, przynajmniej wiesz, po jednym przykładzie, a potem można jeszcze rozszerzać i jeszcze wchodzić w gałęzie i różne modyfikacje tych planów, jak już się trochę je z grubsza pozna, więc to jest nieskończona nauka i nieskończone piękno warcabów, do którego mam nadzieję, wy, jeżeli jeszcze nie przekonaliście się, to chociaż trochę w tym kierunku, drodzy widzowie, pobrnęliście. No to co, to dziękuję ci za kolejną lekcję. Dzięki w takim razie za lekcję. Na następnej chyba wypadałoby, żebym coś zagrał. Prawdopodobnie. No, musimy. Żeby było więcej akcji i ewentualnie jakaś analiza partii czy coś. Z przyjemnością koniecznie. Dobra, no to będziemy w kontakcie. Moim i waszym gościem, drodzy widzowie, był mistrz Federacji Damian Reszka. Nie widzicie tego, jeżeli nie jesteście na Twitchu, ale kłaniam się nisko. Dziękuję wam bardzo, dobrego wieczoru. Dzięki, trzymaj się, cześć. Wielkie dzięki za oglądanie lekcji do końca. Będę ogromnie wdzięczny za łapeczkę w górę pod filmem i subskrypcję kanału Warcaby. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy podobają ci się takie lekcje i chcesz ich na kanale Warcaby więcej. Tymczasem do zobaczenia.